Najchętniej kupowanymi kosmetykami w polskim internecie są perfumy. Ich sprzedaż online rośnie z roku na rok, a wzrost jest dwucyfrowy. Dla konsumentów prócz zapachu kosmetyku liczą się także jego cena, dostępność oraz szybkość i jakość obsługi. Chętnie kupujemy zapachy w sklepach internetowych, ale także na portalach aukcyjnych, takich jak Allegro czy eBay. Jeden ze sprzedawców wód perfumowanych i toaletowych w serwisie eBay został właśnie pozwany przez właściciela marki Chanel o naruszenie znaków towarowych. Zażądano odszkodowania w wysokości ponad 56 milionów dolarów. Ryan Ladziński był dotychczas szerzej nieznanym użytkownikiem serwisu eBay, w którym sprzedawał kosmetyki i perfumy Chanel. Ladziński wystawiał na aukcję używane produkty francuskiej marki, w tym m.in. perfumy oraz produkty, które oficjalnie nie były przeznaczone do sprzedaży. M.in. znane i chętnie kupowane w Polsce testery kosmetyków. Wiele z nich było pozbawionych oryginalnego opakowania oraz jakiejkolwiek informacji o ich właściwościach. O Ladzińskim zrobiło się głośno, gdy znany dom mody pozwał go o odszkodowanie w wysokości przekraczającej 56 milionów dolarów. Zdaniem Chanel takie odszkodowanie jest uzasadnione, ponieważ Ladziński naruszył aż 27 znaków towarowych należących do marki, a jego działanie było umyślne. Francuski dom mody posłużył się w pozwie interesującą i nietypową argumentacją. Wskazał, że kosmetyki i perfumy należące do segmentu premium są identyfikowalne nie tylko poprzez znaki towarowe, ale także poprzez sposób ich sprzedaży. W pozwie można przeczytać, że w celu utrzymania wizerunku marki tylko butiki Chanel i przedstawiciele zatwierdzeni przez Chanel po dokładnej weryfikacji są upoważnieni do sprzedaży kosmetyków i perfum Chanel. Już bowiem sam proces zakupów ma odpowiadać wizerunkowi luksusowej marki. W tym procesie istotną rolę, zdaniem Chanel, pełni również opakowanie. Ma ono odzwierciedlać wysoką jakość produktu oraz wypracowany wizerunek i reputację sprzedawcy dóbr luksusowych. Jest ono nierozłącznym elementem samego produktu oraz postrzegania produktów przez klientów. Tymczasem Ladziński nigdy nie był autoryzowanym przedstawicielem Chanel. Dodatkowo większość produktów, które sprzedawał bez oryginalnych opakowań. Tym samym miał pozbawić konsumentów możliwości stwierdzenia, czy produkt, który nabyli, został otwarty lub w jakikolwiek inny sposób naruszony po opuszczeniu tego produktu z fabryki. Konsumenci zostali też pozbawieni istotnych informacji o tych produktach, takich jak na przykład ich skład. Naruszona została również rola identyfikująca opakowania oraz wizerunek marki. Sposób, w jaki produkty Chanel sprzedawał Ladziński, nawet jeśli były to produkty autentyczne, odbiegał bowiem zasadniczo od sposobu, w jaki sprzedawane są oryginalne towary Chanel. Taka sprzedaż, zdaniem domu mody, narusza amerykańskie prawo znaków towarowych. Zobaczymy, czy ta oryginalna argumentacja zostanie uwzględniona przez sąd rozpoznający sprawę i czy przeniesie się na nasz rodzimy rynek. Tymczasem zobaczmy, czy bez problemu znajdziemy na naszym rodzimym serwisie aukcyjnym produkty Chanel pozbawione oryginalnego opakowania, a nawet już wcześniej używane. Wyszukujemy produkty marki Chanel. Popatrzmy, mamy 59 produktów używanych. Jak widzimy, mamy próbki. Posegregujmy sobie również trafność największa. Mamy produkty, mamy zapachy marki Chanel oznaczone jako używane, pozbawione opakowania, pozbawione etykiet. Jak widzimy, nawet prawie puste. A teraz sprawdźmy, czy wśród nowych, prawie 3000 nowych produktów, mamy ich tutaj naprawdę dużo, znajdziemy testery. No mamy testery jak najbardziej. Mamy Chanel numer 5 za 149,99
To jest pojemność 100 ml, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo niska cena jak na ten produkt. Jak widzimy, jest tester bez korka, opakowanie białe. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, proszę łapki w górę, kolejne subskrypcje z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.